Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będę próbował herbaty pod nazwą Tanzania Luponde. To jest herbata, która pochodzi z rejonów górzystych na południu Tanzanii, w rejonie Nyombe. Dobrze, zatem najpierw pokażę jeszcze pudełko, jak wygląda. Herbata kosztowała mnie 22 zł za 100 gram, wydałem 15,50, czyli kupiłem mniej niż 100 gram. Herbata ta, z tego co się dowiedziałem, oczywiście nie jest wysokiej jakości, jest to jakość średnia. Herbaty wysokiej jakości zaczynają się mniej więcej od 30 zł w górę. Za 100 gram, rzecz jasna. Dlaczego tę herbatę kupiłem? Ano dlatego, że drzewiej, przeprowadzałem wywiad, słuchajcie, z ojcem Marcinem Martyną. To był ojciec z mojej parafii dawnej w Warszawie na Wyglądowie. Człowiek naprawdę o wielkim sercu i bardzo zasłużony, można powiedzieć. 30 lat był, słuchajcie, w Tanzanii. Przez 30 lat. Także to jest kawał czasu. No, opowiadał mi bardzo dużo, między innymi o tym, że właśnie mieszkańcy Afryki, w tym Tanzanii także, na przykład kochają muzykę, że oni bez muzyki żyć nie mogą. Mówił też, co jedzą. Ich główną potrawą jest nic innego jak ugali. To jest taka kaszka z dodatkiem warzyw, prawda? Różnego rodzaju. Albo i bez dodatku, w zależności od tego, ile kto ma pieniędzy i co na co go stać. Plus jeszcze oczywiście mówię o stosunkach z muzułmanami, gdyż pamiętajmy o tym, że Tanzania składa się z dwóch części: Tanganiki i Zanzibaru. I Zanzibar oczywiście jest muzułmański, rzecz jasna. Co jeszcze można tutaj powiedzieć o na temat tego, co mówił ojciec Marcin Martyna, to też na przykład nie wolno tam bez zezwolenia polować na słonie. I kiedy była taka sytuacja, że znaleziono u ojca Marcina kły słoni i o mało wozby nie wyleciał z tego kraju wielkim hukiem, ale na szczęście po prostu ktoś mu te kły podłożył. Nie pamiętam jeszcze, czy się wydało kto i tak dalej, ale w każdym razie ojciec Marcin Martyna wyszedł z tego obronną ręką. A pamiętajmy o tym, że na przykład w Kenii, w sąsiedniej Kenii, wręcz po prostu strzela się do posuchników. Także tam są bardzo ostre prawa pod tym względem. Ojciec Marcin Martyna był w czasach, kiedy rządził prezydent Julius Nyerere, bardzo znany zresztą, jeden z działaczy afrykańskich, próbował wprowadzić tam rodzaj, powiedzmy, socjalizmu. I nawet w hymnie Tanzanii mamy słowo Udziama, czyli to jest taka, nie wiem, czy to da się na język polski przetłumaczyć. To jest coś w rodzaju, nie wiem, socjalistycznej jedności, nie wiem, jak to w ogóle nazwać, tak? Mogę się mylić oczywiście w tym względzie. Nie jestem specjalistą od historii Afryki. Mówię tylko to, co zasłyszałem. Tutaj jeszcze chciałem przytoczyć Wam taką modlitwę znaną nam wszystkim, Zdrowaś Mario, w języku Swahili. Przy okazji modląc się za ojca Marcina Martyny, już świętej pamięci, myślę, żeby się, słuchajcie, ucieszył. Więc in nomine Patris Filius Sanctus Amen. Salome Maria, ume janema, buona junave, ume barikiwa kuliko wanawake wote, na Jesum zao, watumbo lako amet brekiwa, Mariam mta katifu mama wamungu, utomebe sisi wakosefu, sasa nasaa yakufa kwetu, amina. Spoczywaj w pokoju, ojcze Marcinie. Zatem przejdźmy dalej do oceny onej herbaty. Najpierw liście. Liście wyglądają w ten sposób, dość ciemne, widzimy tutaj. Dosyć ciemny liść. Wręcz przypomina trochę herbatę czarną. Mi przynajmniej, nie wiem jak Wam.
Zapach, bym powiedział, trochę rybny. Teraz zobaczmy, jak wygląda ona herbata tutaj, prawda? Zaparzona już. Dość jasna herbata. Wolno się widzę, że naparza. Dobrze. Połóżmy ją zatem. No i będziemy próbować. Dosyć delikatna. Ja bym powiedział nawet za delikatna. Ale będziemy patrzeć jeszcze spod, prawda, tutaj liści, bo wtedy ta herbata jest najmocniejsza, najsilniejsza. Ja ją będę jeszcze pił z dodatkiem mięty, tu mam jeszcze miętę zaparzoną w środku. Tak jak mówię, dość delikatna herbata. Pokażę wam przy okazji, jak ojciec Martina wyglądał. O, tutaj mamy ojca Marcina Martyn. To jest ten w białym, prawda? W białym. Nie wiem, jak to nazwać. No to habit to nie jest. No, habicie powiedzmy. O, tak to powiedzmy, tak umownie w białym habicie. Tutaj. Niech to się troszkę parzy jeszcze. O, właśnie, mam tutaj o ugali, wam jeszcze przeczytam w międzyczasie. Ugali przygotowuje się z mielonej kukurydzy, dodaje się do niej warzywa, mięso i przyprawy, w zależności od tego, co w danej chwili mają. Ostatnio poprawiają pomidory i kapustę pekińską. Pokrojoną i ugotowaną kapustę dodaje się do potrawy zamiast sosu, żeby smak był lepszy. Kto ma dużo pieniędzy, od czasu do czasu kupuje mięso. Katolicy kupują wieprzowinę, muzułmanie mięso wołowe. Świnie hołduje się głównie na misjach. Zachęca się ludzi, żeby hodowali świnie, gdyż jest na nie większy popyt. W najgorszym wypadku kupuje misja. Uzyskane pieniądze ze sprzedaży mięsa pomogą im pokryć wydatki związane z opłatą czesnego w szkole i za różne przybory szkolne. W Tanzanii się także szczury, gdyż jest to jedno z najłatwiejszych do upolowania zwierząt. Wieczorem zakładają również na polu łapki na myszy, a rano przychodzą zebrać te, które udało się złapać. Nieraz widziałem mężczyzn wracających z takich polowań na myszy. Być może jadą kiedyś te mysie przysmaki, ale nieświadomie. Przynoszą złowione myszy w dużych owalnych koszach, do których można włożyć pół świni. Śmiałam się, pytając, co tam niesiecie. Oni odpowiadali: mbonga, mięso. Nieśli je czasem 10 lub 12 kilometrów do swoich domostw, gdy zwierzęta te żyły tam, gdzie mieszkało więcej muzułmanów. Oni nie polowali na szczury i myszy, gdyż są to dla nich zwierzęta nieczyste. Także taka ciekawostka, słuchajcie. Też również i z tego, co sobie przypomniałem, również i kozy hodują tam na terenie Tanzanii, właśnie na misjach, żeby dzieci miały mleko. Prawda? Także to też jest warte podkreślenia. Taka bym powiedział rybna ta herbatka trochę. Delikatna, nie jest jakaś mocna, ale to nie jest na pewno nic wspólnego, to nie ma tutaj z deligami, absolutnie nie. Liść, bym powiedział, no nie jest jakiejś wysokiej jakości, tym bardziej, że tam jakieś patyczki znalazłem też, także to. Zwykle herbaty afrykańskie, czarne na przykład, z Rwandy, na przykład Rwanda Rukeli, przypominają, słuchajcie, wino, takie winne są trochę. Ta nie jest, bo to jest zielona herbata.
spod liści już jest gorzkawa, ale taka to jest gorzkawość przyjemna. Spod liści jest gorzkawa. Zobaczmy, jak smakuje dodatkiem mięty. Tu już mamy zaloną miętę. No już zapach mamy też odpowiedni. I ciemniejszy napad, zdecydowanie. O, ja wam teraz pokażę, jak wygląda napad ciemniejszy już, z miętą. Wygląda w ten sposób. A filiżanka jest z chodzieży. Jeszcze mojej babci świętej pamięci. O, z miętą jest super. Bardzo dobra. Do czego ta herbata się nadaje? Pod ryby na pewno. I to ryby wszelkiego rodzaju. Myślę, nawet by się nadawała pod śledzie. Pod halibuty, pod karpie, pod tilapię, chociaż uważam, że tilapia jest obrzydliwą rybą, niedobrą i tak dalej. W tym sensie obrzydliwą, że po prostu karmioną, tak jak panga na przykład. Ale jakby ktoś się upadł, to może i tilapię tą herbatą popić, aczkolwiek nie zalecam tilapii, powiem tak. O. Co jeszcze? No pod rybę, generalnie pod rybę się nadaje dobrze. Może pod orzechy bym powiedział też. Na pewno nie po słodycze. O, to nie. Po słodkie nie. Taka, bym powiedział, słaba herbata. W sensie naparzania się. Można ją sobie kupić. Od czasu do czasu. Czemuś by nie. Ale czy to jest jakaś wysoka jakość? No nie. Nie jest to wysoka jakość. To nie jest Darjeeling. To nie są chińskie Yunnany. Prawda, ale można sobie kupić jako taki, taka odskocznia, bym powiedział w ten sposób. Także słuchajcie, szczęść Boże, z Panem Bogiem, no i tam módlcie się oczywiście za świętej pamięci ojca Marcina Martynę, bo naprawdę warto. Być może już jest, miejmy nadzieję, świętym w niebie. Także szczęść Boże, z Panem Bogiem, a na koniec jeszcze taki obrazek. Trzymajcie się. Marcin Wiśniawski. Dobra herbata.